Witaj, oto czytanie dla zodiakalnego Skorpiona na tydzień od 11 do 17 listopada 2024. Sprawdzę, jaka energia prowadzi Cię w tym tygodniu. Przeczytam skronik Akaszy. Później zapytam, co idzie w Twoją stronę, co potrzebujesz wiedzieć. A na końcu będzie miły przekaz na temat tego, co pozytywnego szykuje dla Ciebie wszechświat w tym tygodniu, także warto zostać do końca. Pamiętaj, że to jest czytanie kolektywne, nie wszystko będzie z każdym rezonować. Jeśli w ogóle nic nie będzie rezonować, to zobacz swoje czytanie dla ascendentu, bo ten znak też mocno rządzi naszym kosmogramem. A teraz czas na energię, która prowadzi skorpiona w tym tygodniu. O nie, jeszcze o, jest. Energia wstydu. Uwolnij wstyd, praktykuj wybaczenie i uzdrów swe emocjonalne rany. Tutaj w tym tygodniu możliwa będzie do uzdrowienia jakaś relacja, sytuacja rodzinna czy inna. Dostosuj to do siebie, czytanie kolektywne, gdzie wstydzisz się tego, co zrobiłeś, zrobiłaś, albo ktoś powinien się wstydzić tego. Widzę tutaj dużo energii przebaczenia, rozmów. Nie musi to być rozmowa twarzą w twarz, może to być po prostu rozmowa w medytacji, w energii, ale mogą być też spotkania, rozmowy, wyjaśnienia. Tutaj też dla niektórych widzę, że te sytuacje to po prostu były nieporozumienia, ale i tak to skrzywdziło obie strony. Tutaj widzę, że obie strony są skrzywdzone. Obie strony czegoś się wstydzą na pewnych etapach tego, co się działo, bo dla niektórych to już długo się dzieje, dla niektórych to są trudne relacje. W tym tygodniu masz szansę to uzdrowić w sobie albo w rodzinie, w obu osobach, może dojść do uzdrowienia tego. Tutaj dla każdego to będzie inaczej, bo tak jak mówiłam, czytanie kolektywne, ale to jest ważny tydzień. To uzdrowienie Twojej energii, przebaczenie też pomoże Ci pójść w nową rzeczywistość. Jeżeli czujesz, że potrzebujesz komuś przebaczyć, a nie chcesz się spotykać, nie chcesz rozmawiać, ale wiesz, że przebaczenie jest Ci potrzebne, żeby pójść dalej, bo akt przebaczenia to nie jest powiedzenie: OK, nic się nie stało, bądźmy kumplami dalej, czy tam jakoś inaczej, tak. Chodzi tutaj o odzyskanie swojej energii i o to, żeby przestać wysyłać energię do tej osoby, bo kiedy chowamy urazę, to dalej energetycznie podsycamy to, co się wydarzyło, podsycamy tę relację. Nie możemy iść dalej w innych relacjach, więc tutaj bardzo ważny moment do uzdrowienia ran. Niektórzy z Was będą uczestniczyć w ustawieniach Hellingera. To nie, to nie wszyscy tak, ale tutaj też widzę y, takie wydarzenia. Dobrze, zobaczmy teraz, co idzie w Twoją stronę, co potrzebujesz wiedzieć. A jeśli to czytanie Ci się podoba, to proszę, polub je, skomentuj, wyślij do kogoś, zasubskrybuj mój kanał. Kochani subskrybenci, dziękuję Wam za to, że jesteście. Y Będąc moim subskrybentem, masz szansę wygrać darmowe czytanie ze mną. Więcej na ten temat jest w opisie. W opisie znajdziesz też mój adres e-mail. Jeśli chcesz zamówić czytanie prywatne albo zamówić masajski amulet ochronny, napisz do mnie wiadomość. A teraz, Skorpionie, co idzie w Twoją stronę? Te dwie. Co potrzebujesz wiedzieć? Hmm. Na temat tego tygodnia. Fajna karta się tutaj nam odwróciła dla Skorpiona. To jest karta korony. I ona mówi o tym, że szacunek hmm, idzie w Twoją stronę. Więc tutaj też może być tak, że to Ty wyciągniesz rękę do tej osoby, jeżeli to tak ma się wydarzyć, i ktoś pomyśli, wow! Tu jest dojrzałość. <grym> Energii. E, na przykład, e, albo jak, w jakiś sposób tę sprawę załagodzisz, że właśnie ten ktoś też to doceni w jakiś sposób. E, ta sprawa, która się dzieje, tak? E, to dla większości z Was jest sprawa rodzinna. Jeżeli nie rodzina, to środowisko pracy takie blisko związane ze sobą, to, co się wydarzyło, dalej dzieje, powoduje zamęt wśród tego środowiska, tej rodziny. Więc to nie jest taka sprawa jeden na jeden, to się roznosi dalej. Więc tutaj też ty się zachowasz w taki sposób, że reszta tych osób, nie tylko ta osoba, z którą jesteś w jakimś konflikcie, w jakimś trudnym y y w jakiejś trudnej relacji, inni zobaczą też, że wiesz jak się zachować, na przykład, że masz dobrą energię, dobre intencje. Ta sprawa dla wielu z Was tyczy się mężczyzny, dla wielu o jasnych cechach wyglądu. To też może być kobieta, czytanie kolektywne, ale czuję tutaj mocną energię Ojca, takiego Ojca, którego nie było. Albo odszedł, albo tu jakiś rozwód. Jak nie ojca, to jakiegoś takiego szefa, który wprowadza zamęt. I ta osoba jest też chciwa w jakiś sposób. Tutaj też widzę, jeżeli chodzi o uzdrawianie ustawiania Michelingera, to widzę uzdrawianie finansów po linii męskiej dla większości z Was. W tym tygodniu Skorpion dostanie jakąś dobrą radę od przyjaciela. To może być na temat tej trudnej sytuacji, ale nie musi może być też jakaś inna rada. Dobra, rada dotycząca innej sfery Twojego życia. Więc tutaj miło i dla wielu z Was jakaś nowa propozycja, jeśli chodzi o. Pracę, biznes, która podwyższy jakby twój status, bo to korona, tak? Mamy kartę, która mówi o nowej pracy, nowej ścieżce kariery i kartę, która mówi o tym, że ktoś nowy przychodzi do twojego życia, więc ktoś nowy z jakąś nową propozycją, która podniesie prestiż tego, co robisz, prestiż twojego projektu, twojego biznesu. Cokolwiek to dla Ciebie jest, pamiętaj, to jest czytanie kolektywne, dostosuj to do siebie. Dobrze, teraz zobaczmy, co miłego i pozytywnego idzie w Twoją stronę. W tym tygodniu na pewno idzie w Twoją stronę energia pełni księżyca, pełni w byku. Można z energii pełni czy też nowiu skorzystać, żeby pomóc sobie spełniać swoje marzenia. Albo oczyszczać się ze starych, trudnych energii. W procesie korzystania z energii Księżyca bardzo pomocny jest planer księżycowy, gdzie jest napisane, kiedy, jaka faza Księżyca jest, jaka to energia, jak można z niej skorzystać. Jeśli, jeśli chcesz kupić taki planer, w opisie tego filmu znajdziesz link, gdzie możesz to zrobić. I używając kodu LGO10, o ile dobrze pamiętam, proszę sprawdzić w opisie, to używając tego kodu masz zniżkę 10% i darmową wysyłkę. Także zapraszam, jeśli Cię to interesuje. A teraz co miłego, uu, idzie w Twoją stronę, aż karty spadły na podłogę. Dobra, dwie. Tutaj jeszcze trzecia mi się wysuwa. Więc wezmę te dwie karty najpierw, bo to znaczy, że coś ważnego. Mm. Karta krótkiej podróży spadła i karta kłopotów. Skoro spadły razem, i wiemy, że tutaj wychodzisz z jakichś kłopotów, z jakiejś trudnej sytuacji z kimś, to, to oznacza, że to będzie. To się wydarzy szybko. Dla wielu z Was w tym tygodniu. Bar Krótka podróż, tak? Krótka podróż. Oprócz tego, wielu z Was planuje jakąś krótką podróż w tym tygodniu. Słyszę, przygotuj się dobrze, żeby nie było jakichś tam kłopotów, przeszkód po drodze. Mm. W tym tygodniu yy, w Twoim polu jest też energia yy, wielkiej namiętności, więc tutaj można w podróży spotkać miłość. E można ten ktoś nowy to też może być nowa miłość, jeśli szukasz miłości, tak? Tutaj ktoś nowy pojawia się w twoim życiu. Jeśli nie miłość, to ta nowa propozycja zawodowa, biznesowa, to jest coś, co cię będzie pasjonować, cieszyć. Będziesz nad tym mocno y, pracować chętnie. Dobra, zobaczmy co dalej, bo tutaj te wiadomości jakoś zdominowały wszystko, a jest więcej wiadomości dla Skorpiona. Na temat tego, co pozytywnego tutaj się wydarzy. Okej. Okay. Teraz tak. Unikniesz jakichś kłopotów finansowych w tym tygodniu, bo to jest ustawienie, gdzie wszystkie karty są pozytywne. Tu jest karta kłopotów, i tu jest karta, uwaga na kłopoty, zwłaszcza finansowe, więc tutaj w tym tygodniu też w jakiś sposób unikniesz. Kłopotów finansowych i właśnie czuję, że tak, unikniesz, bo ktoś da ci dobrą radę i to będzie jakiś starszy mężczyzna. Dla większości z Was mężczyzna, może być kobieta, ale dla większości z Was mężczyzna może być ojciec, wujek, dziadek ktoś bardziej doświadczony od Ciebie w finansach tutaj uchronicie przed jakimś błędem, który chcesz popełnić, że tak powiem. Na pewno nowa praca, nowa możliwość finansowa, której nie widzisz, że, że nadchodzi, ale nadchodzi Nie szybko przyjdzie, o tym mówi karta torby. Kolejne potwierdzenie, jest to bardzo pozytywne: będzie propozycja, i ta propozycja zapewni ci, a większe zarobki, pieniądze idą w twoją stronę. To na pewno. B. Ta propozycja rozpoczyna łańcuch wydarzeń w Twoim życiu, ważny, więc to jest propozycja na długo. Coś, co Cię rozwija, tak? Podnosi Twój status. E, rozpoczyna się nowa podróż. Będziesz też czekać na jakąś wiadomość w związku z tą nową propozycją, więc tutaj dlatego mówię, że następne rzeczy nadchodzą w związku z tym. W tym tygodniu Twoja intuicja będzie Cię bardzo wspierać. Jak coś wyczujesz, to idź za tym. O tym mówi ta karta jednorożca. Tutaj intuicyjnie też wszechświat będzie Cię ostrzegał przed wszelkimi możliwymi kłopotami. Intuicyjnie też już wyczuwasz, kto jeszcze tutaj w świecie fizycznym Cię ostrzeże. Skorpionie, także naprawdę ważny tydzień z ważnymi zmianami, który rozpoczyna dla ciebie jakąś nową drogę, nową ścieżkę, ale właśnie dlatego, że oczyszczasz swoją energię ze wstydu, przebaczasz. Jeśli chcesz komuś przebaczyć, to tak jak wspominałam, można zrobić to energetycznie. Zapraszam Cię na moją medytację. Jeśli chcesz komuś przebaczyć, a nie chcesz się spotykać, ten film wyświetla się na ekranie. Wystarczy kliknąć w ikonkę, żeby do niego przejść. Na ekranie jest też Twoje czytanie na listopad 2024. Dziękuję i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego. Co dobre.